Witajcie, kochani, dzisiaj tak nietypowo i deszczowo, jak widać. Tak się nam te święta zaczęły. No i dla mnie też dość smutno i ciężko się zaczęły te święta. No cóż, chciałem przede wszystkim Wam podziękować za słowa wsparcia, które spłynęły do mnie w tym tygodniu, za udostępnienia postów o skradzionym rowerze, bo nie wszyscy wiedzą, bo w sumie na YouTubie nie zrobiłem żadnego filmu, tylko na portalach społecznościowych typu Facebook. W poniedziałek miałem włamanie do mieszkania, które wynajmuję w Wrocławiu, związane z moją pracą. Niestety został ukradziony mi cały sprzęt do filmowania. Poszły dwie kamery, poszedł dron, aparat lustrzanka, no i przede wszystkim poszedł mój rower Superior Road Plus. No i w związku z tym, tak jak mówię, chciałem bardzo podziękować za tak wielkie zainteresowanie, za tak liczne udostępnienia postów o skradzionym rowerze, no i przede wszystkim za miłe słowa, które spłynęły do mnie, dodając mi otuchy i dodając mi wiary, że może uda się odzyskać. Policja oczywiście była, zabezpieczone zamki do analizy, bo jest podejrzenie, że klucz został dorobiony przez poprzednich wynajmujących, no ale zobaczymy, jak te wszystkie wyjaśnienia się tam, jak to zostanie wyjaśnione tam w dalszym etapie tego śledztwa. Dość spore straty finansowe niestety dla mnie, no ale cóż, no cóż zrobić, no takie jest życie. Szkoda mi tylko, naprawdę szkoda mi tylko roweru, bo włożyłem w niego dość pracy. Także, no ale cóż, tak jak mówię, cóż zrobić. Została mi jeszcze szosa i single speed, także bez roweru nie zostałem. No, szkoda tylko właśnie mojego gravelka. Także jeszcze raz, kochani, chciałem Wam podziękować za wsparcie, za udostępnienia postów. Może to coś pomoże, może wypłynie ten rowerek kiedyś, zobaczymy. Jak widzicie, pogoda nam nie sprzyja. Całe święta chyba będą takie, przynajmniej tak zapowiadają, deszczowo. A od jutra jeszcze zimniej. Także z roweru nici chyba będą. Może nie w każdym rejonie Polski, no ale tutaj u mnie w Małopolsce jest jak jest. Dobra, także jeszcze raz bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I prośba, może jeszcze to coś da, jeżeli udostępnicie ten film. Może też coś wpłynie na to, że ktoś zwrócił uwagę. Ja tutaj wrzucę jeszcze link do filmu, w którym właśnie opowiadałem, co w nim zmieniłem. Jest dość specyficzny, także wyróżnia się troszkę, także może to też komuś pomoże w zidentyfikowaniu tego roweru, jakby go gdzieś tam zobaczył gdziekolwiek. Czy on został wywieziony z Wrocławia, czy nie, no to zobaczymy. Także prośba, jak możecie, to udostępnijcie ten film. Może to pomoże odzyskać mi ten rowerek. Także dobra. Trzymajcie się i może do jakiegoś następnego filmu. Nagrywam telefonem. No będę chyba na razie nagrywał telefonem. Pomału jakiś aparat czy jakąś kamerę będę musiał kupić do vlogowania. Do filmowania, no i coś zacząć robić. Dobra, także na tyle dzisiaj. Życzę Wam miłych świąt.
No i trzymajcie się zdrowo i cieplutko. Na razie, hej, cześć.